Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku Need for Speed Rivals. Mam szczerą nadzieję, że odcinek ten jest, myślę, że nie odcinkiem ostatnim, ale przedostatnim, chociaż zobaczymy. Nasza ściana prędkości w tej chwili mówi nam, że musimy... Co zrobić? Że musimy załatwić trzy wyścigi na poziomie trudnym. Trzy aktywności na poziomie trudnym. Zmienimy sobie jeszcze rejestrację. Napiszemy tutaj rysyży, czyli raz się żyje. Pamiętajcie, rysyży. Złoto w dowolnych trzech trudnych. Uwaga, nie tylko wygrać. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce musimy mieć złoto w tych trzech wyzwaniach. Dlatego robi się ciekawie. Nie wiem, czy w sumie to dobra. Okej, spróbujmy przechwycenia. Spróbujmy, zobaczymy, jak trudno będzie nam uzyskać przechwycenia. Biorąc pod uwagę, powiedzmy to, że przechwycenia wydają się być najprostszym ze wszystkich rodzajów. Jestem... Wybaczcie to ciągłe chrząkanie. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Jak dobrze pamiętacie, przechwycenie jest to właśnie ten tryb, kiedy mamy dorwać jednego jakiegoś rajdowca, zatrzymać podejrzanego, który jak widzicie na samym początku gazuje już jak pojebany. Największym problemem dla mnie zawsze było... mamy go w 2 minuty przechwycić, żeby było złoto, okej. Dla mnie zawsze największym problemem było nadgonić do gościa, ale widzę, że ten problem już tutaj średnio występuje. O! Proszę bardzo, jak go pięknie to już grzmotnąłem na sam początek. No, kolego. Chociaż może nie będzie aż tak źle, mam naprawdę niezły samochód. Zaraz zobaczymy, jak bardzo Lamborghini mój Aventador będzie dobry w walce z tym miśkiem. Teren energetyczny aktywowany, dobra. To mu co nieco zrobiło, ale nadal mam ograniczony czas na załatwienie go. Muszę naprawdę uważać na, wiecie, na drogi, w które będzie skręcał i tak dalej. Teraz go za bardzo nie walnąłem, chciałem powiedzmy w niego przygrzmocić tak z przodu, ale dobra. Gość już ma poniżej, mniej niż swoje... O, jak go pięknie uderzyłem teraz, to mi się podobało. O, taran energetyczny aktuowany, bardzo dobrze. Wow, już? Serio, już? Okej, czyli chyba robimy przechwycenia w takim razie, ponieważ to było po prostu zbyt proste normalnie. Po prostu gościu grzmotnął w jakąś bandę, gościu się praktycznie sam zatrzymał, ułatwił mi totalnie sprawę. Ja kurwa się kręcę w miejscu, bo... Jezus Maria, wszystko na jednym ślizgu zrobiłem, trolololo. Okej, złoto zaliczone, jedziemy po kolejne. Mam nadzieję, że pójdzie tak samo dobrze jak to, które w tej chwili zdobyliśmy. Zobaczymy, jak trudny będzie przeciwnik, który w tej chwili zostanie przed nami ukazany. Ale jeszcze tylko opuścimy wydarzenie tego całego pościgu. Ostatni na kacu przeczytałem. To też dobra opcja, nie ma co. Zatrzymaj rajdowca. Znowu mamy 2 minuty, jak widzicie. Najgorsze jest to, że wiecie, nie możemy jechać i go zauważyć. Nie. On się pojawi dopiero, jak my kurwa będziemy stali w miejscu. Mogłem w sumie znaleźć sobie jakiś warsztat, żeby... O kurwa, no to się trochę wkopałem, jadąc po przeciwnym pasie. A może nie jest aż tak źle. Dobra, okej, mamy naszego kolegę, mamy 2 pole energetyczne. Wow, co ja mu tam zrobiłem? Widzieliście, kurwa, jak go tam ugrzmociło w jakąś tam ścianę? Taran energetyczny, kurwa, i go bodamy, i go tak będziemy bodać. Może uda mi się go w coś wbić. Wow, udało mi się go chyba w coś wbić. O cholera, to było totalnie lamerskie. Teraz musimy nadgonić. Na szczęście pełne nitro. Zawsze na probsie. Mam jeszcze 3 tarany energetyczne w tej chwili. Które jak wiecie, jak mówiłem chyba nawet w poprzednim odcinku, dobre są do last hitowania. Znaczy po prostu, żeby grzmotnąć w gościa. Wow, gość mnie trafił polem elektrostatycznym. Okej. Czyli ma to samo co ja. Nie. No chodź tu, kurwa, bo ja cię chcę zniszczyć. O. I nie ma gościa. No nie. No po prostu, kurwa, no nie. Jak pięknie. GPS, najbliższy warsztat. Czas odnowić sobie nasze technologie pościgowe i... Ja myślę, że to będzie trudne. Zdobyć złota w trudnych wyzwaniach. Ale najwyraźniej te przechwycenia są tak, kurwa.
Ale te przechwycenia są tak zajebiście proste z tym Lamborghini, że nie mamy szczerze o czym gadać. Serio, jak widzicie, ja, który no orłem w tej grze nie jestem, radzę sobie jak na razie całkiem nieźle. Dobra, czas odpalić mapę. Rsży. Przechwycenie, gdzie mamy kolejne trudne przechwycenia? Średni ujarzmić bestie, bitch please, średnie mnie nie interesują. Mamy tu jakiś posterunek gdzieś w pobliżu, jedźmy sobie na najbliższy posterunek. Najbliższy posterunek, 1,4 km, dobra. Lepsze to stamtąd teleportujemy się na początek obecnego naszego wyścigu. No i najprawdopodobniej znowu zdobędziemy złoto, które jest nam potrzebne, aby ukończyć tą ścianę prędkości. Potem zaczniemy następną, która, uwaga, będzie już ostatnią, tak więc tak, to będzie koniec kariery rajdowca i teoretyczny koniec let's playa, ale zobaczymy, czy jeszcze sobie na przykład, choć przynajmniej w tym odcinku, nie wiem, pojeździmy na przykład w karierze rajdowca. Żeby zobaczyć, co tam znowu się ciekawego będzie działo. Otrzymałem takie ciekawe informacje, że jeżeli chodzi o karierę rajdowca, to na tym takim pierwszym, najpierwszym Porsche, które dostajemy, jesteśmy w stanie przejechać 3/4 gry, jedynie kupując do niego ulepszenia, tak więc no. Mamy dużo hajsu, technologię pościgową sobie zupgrade'ujemy, czego ja tutaj nie mam na maksa, pola elektrostatycznego nie mam na maksa, tak więc moje ulubione pole elektrostatyczne teraz zostanie z ostrego buffa. Dziękuję bardzo. Teraz to będzie napierdalać w połączeniu z tym samochodem. No ja sobie chyba wybrałem to. Przechwycenie, trudny lockout. Let's do this. Jeszcze poniżej 10 minuty wszystko zrobimy. To będzie po prostu OP. W kryjówce możesz zmienić listę prędkości. W kryjówce możesz zwalić sobie konia. Akceptuj. Jedziemy. Ostatni potrzebny trudny mi wyścig, zatem złap podejrzanego i jedziemy. 6 pól elektrostatycznych, 6 taranów energetycznych, wszystko wyupgrade'owane na maksa. Jak to powiedział pewien Koreaniec, bitch please. No chodź, jadę po ciebie dziwko. I już nie ma 1/3 życia. No może 1/4, pomiędzy 1/4 a 1/3 powiedzmy. No come on, chodź tutaj stary, o. Myślałem, że jebany myśli, że jest kurwa cwany, jak sobie tak zawróci. O, taran energetyczny, ojej. Pole elektrostatyczne. O cholera, trochę za wcześnie to aktywowałem. Gość chyba oberwał od tamtego kierowcy, czy mi się wydaje. O! Jezus Maria, co ja mu zrobiłem teraz? Aż normalnie źle mi z tym. 7 minut 52 sekundy odcinka i już ściana prędkości ukończona. Serio? No serio? Ja pierdzielę. No dobra, okej. Zdecydowanie za bardzo się bałem tych trudnych wyzwań, ponieważ okazały się być zaiste trywialne. Mogłem się bać. Myślę, że to w sumie wynikało z tego, że swojego czasu te średniej trudności wyzwania były dla mnie trudne ze względu na słaby samochód, ale teraz ludzie. Teraz biorąc pod uwagę, jakie ja tutaj mam umiejętności, znaczy jakie mam technologie pościgowe, jaki mam wóz w tej chwili, serio, Lamborghini Aventador, od tego momentu, kiedy się go odblokuje na lajcie, można na tym przejechać do końca grę, pewnie na którymś z wcześniejszych też, tylko nie dałem temu jednemu konkretnemu samochodowi szansy, a ten mi się podoba strasznie. Pamiętam, jak kiedyś jakieś tam koncepcyjną grafikę tego auta zobaczyłem w necie, tego prawdziwego, wiecie, nie w grze, tylko Lamborghini Aventador naprawdę strasznie mi się spodobał, dlatego teraz zawsze Lamborghini na próbcie. Okej, nie wiem, na czym będzie polegała ostatnia ściana prędkości. Ciągle była mowa o zabiciu, czy tam nie zabiciu. No o Boże, kurwa, zatrzymaniu tego całego kierowcy, który ma kryptonim, ksywę Zephyr, dlatego zobaczymy. Mam takie po prostu marzenie, żeby ta ostatnia ściana prędkości to był jakiś taki jeden przejebany wyścig, nawet na określonej, kurna, trasie, a nie, że albo, że musimy go znaleźć w tym świecie i wtedy zdjąć. Ponieważ teraz zrobiliśmy coś, co w filmiku fabularnym, który nam był wstępem do tego rozdziału, było powiedziane, że ja w sumie dokładnie się do fabuły dopasowałem, zniszczyłem 3 kierowców. Ukończ... Tak, dobra, okej, to jest to, mam ukończyć konkretne przechwycenie, trudny godzina zero. Okej, czyli to będzie ostatnie zadanie w grze, serio? Tutaj? Nie, gdzie jest to trudne przechwycenie?
Aha, dobra, teraz mi się dopiero to wszystko ładuje. Dobra, teraz musimy to kurwa znaleźć. A taran nie. Gdzie to będzie? Szukamy przechwycenia o nazwie Godzina Zero. Nie wiem, gdzie się to będzie znajdowało. Może tutaj, gdzie zaczęła się nasza przygoda. Czyli tam u góry? Nie. Niebieskie siniaki. Tutaj chcę po złości. No gdzie jest kurwa ta godzina zero? Może tu? Ujarzmić bestię. Domniemanie winy. Ja pierdolę, gdzie to jest? Rozwałka. Awanturnik. Grupa uderzeniowa. No. O, jest godzina zero. Godzina zero, tak, jedziemy. Okej, okay, czyli to będzie ten legendarny Zephyr. Zobaczymy, jak dobrze poradzi sobie z Zephyrem mój przyjaciel Aventador. Rozpocznijmy to gówno. Czerwony samochód. Czerwony samochód Zephyr, tak zwany. Jedziemy. No startuj mi, kurwa, samochodzie. 10. poziom poszukiwania, serio. 10. poziom poszukiwania. No to już się zapowiada na niezłą zabawę. Muszę cały czas w sumie w miarę możliwości jechać lewym pasem, żeby sobie odnawiać nitro. Bo gościu, patrzcie, jak zapierdala. To już nie będzie takie proste. Okej. To już chyba zrestartuję to wydarzenie, bo nie mam szans go dogonić. Ale spróbujmy. Tam gdzieś go widzę. Ja skorzystałem z jakiegoś skrótu, może to mi pomoże do niego nadgonić. Chociaż widzę, że spierdala całkiem ostro. Ale ja tu nie muszę mieć żadnego złota. Co ja mu zrobiłem, Jezus Maria? To jest kurwa legendarny Zephyr? Gdzie on jest? Trafiłem go tym taranem? Nie jestem pewien, chyba nie. O Boże, przecież jak go zaraz rozpierdolę. Ej, Zephyr, hono. Rozjebałem go. Żal. To było żałosne zakończenie, żałosny ostatni poziom, serio już? Morze Mroku, o, a co to teraz będzie? From the FBI's vehicle response team remains in critical condition after a collision with the outlaw racer Zephyr. While authorities will not release the name of the injured officer, our sources tell us the officer has already been terminated from the force for his reckless actions. You are asleep. I am awake. I am unshackled. Free. I am the life I was too scared to live. Just when it seems the racing epidemic is over, a new video has surfaced of the racer known as Fate, who has taken Zephyr's spot as the top racer in Redview County. In it, he issues a challenge to all racers. I will make you faster. I will give you purpose. I will make you famous. I am your adversary. I am your opponent. I am your rival. Skończyłem grę. Pomijmy to, bo nie jest mi to potrzebne. Nowy samochód, o, zobaczmy. Hennessy Performance. Nie słyszałem nigdy o tej firmie, serio. Jak o niektórych słyszałem mało, to o tym nie słyszałem nic. You've completed your cop career, but there's still plenty left to do. You can go back and challenge the other outstanding assignments and compete with your friends through Autolog. The rivalry continues. Aha, okej. Czekajcie, no to co ja mogę w tej chwili? Aha, czyli mogę jeszcze raz kurwa grę przechodzić, tak? Mogę odtworzyć sobie ten film, pewnie wybrać zamiast patrol, wybrać tajny agent. O Boże, jedyny. Pierdolę to. Garaż, kariera, all drive, tutaj pewnie... Czekajcie, zobaczymy sobie ten samochód. Naprawdę chcę wytestować ten samochód, który dostałem. Gdzie to jest? Hennessy Venom GT. O ja pierdolę. No, wygląda ciekawie, tak jak kurwa ścigałka taka typowa. Albo nie, ciekawy jestem jeszcze jednego. A gdzie jest mój Aventador? Tu jest Aventador.
Best Car in the Game. Technologia pościgowa. Jakaż to nowa super technologia jest dostępna. I jemu wyższego poziomu nie ma. Pokazało mi, że jest jakaś nowa dostępna. Taranu wyższego poziomu też nie ma. A jakie chuje moje dzikie węże. Tego jest, w ogóle nie widzę niczego ciekawego. Dobra, przetestujmy sobie szybko ten samochód. I na sam koniec takie, w ramach takiej pierdoły sobie przetestujemy też karierę rajdowca w tej chwili. Coś sobie tam pojeździmy, może przejedziemy jakiś wyścig, żeby ten odcinek miał sensowną długość. Nie mam zamiaru grać całej kariery rajdowca w tej chwili. Dość już się w tą grę nagrałem. Kariera policjanta, bardzo mi się podobała. Rozpierdalanie tych wszystkich rajdowców było naprawdę fajnie, mega, podobało mi się. Ale nie mam zamiaru się dalej w to bawić. Są inne ważniejsze gry, w jakie powinienem grać, na przykład chociażby, kurna, Outlast. Jej! Co tu się dzieje? Nic nie widzę, kurwa, kartony, tektury. No dobra, okej. Ten samochód ma mieć rzekomo jakąś przejebaną prędkość maksymalną, dlatego w sumie to trudno będzie mi to gdziekolwiek przetestować tutaj, bo te drogi mają zakręty i to jest w sumie w tej chwili też mój największy wróg, tylko w trochę innym sensie niż kiedyś. Nie będę bawił się w załatwianie tego rajdowca, gdyż w sumie jest mi to teraz zbędne. No dobra, samochód jest całkiem spoko. Ale nie czuję jakiegoś takiego wielkiego... No dobra, okej, 360 już, kurwa, mam na liczniku. W sumie pewnie gdybym teraz w coś przypierdolił, to można by do mnie sardynki pakować. W sumie fajnie by było zobaczyć tutaj jakiegoś rajdowca na przykład i w niego przypierdolić, to by było ciekawe. Ups. Co się, kurwa, stało? No nie, no nie zniszczyłem go, ale zabrałem mu, no te pół życia mu zabrałem. Gdzie on jest? Gdzie pojedziesz? Where you gonna go now? Zdejmijmy go sobie tak, żeby, wiecie, zadość uczynić tradycji tutaj bycia kierowcą, żeby chociaż... fala uderzeniowa. No to pojechałeś, bro. To był, kurwa, twój gwóźdź do trumny. Gdybym tylko cię trafił. Dam radę w to wjechać? Wątpię, żebym dał radę w to wjechać. Ej, no stary, mam to jakiś no-name'owy, kurwa, samochód. Znaczy, na pewno nie jest no-name'owy, pewnie to jest, kurwa, jakiś samochód po prostu. Samochód przechuj tak zwany. Chociaż nigdy w życiu o nim nie słyszałem, ale... I znowu nie trafiłem, serio. Ale zepchnąłem na niego ruchu. Stary, zadarłeś z niewłaściwym no-name'owym samochodem. Tak, nie zadarłeś ze mną, zadarłeś, kurwa, z moim samochodem. Nie mówiłem wam tego, ale ten samochód podobno ma wbudowaną sztuczną inteligencję, która jeździ za ciebie i w sumie stara się przejąć kontrolę nad twoim życiem. Nawet do pierdolonego McDrive'a w McDonaldzie stara się pojechać za ciebie. Gdzie ten skurwiel? Tam cię widzę. Mam nadzieję, że się nie uleczył ani nic, bo jadę mu wpierdolić. Żegnaj. Takim w tej chwili ciekawym akcentem zakończymy karierę kierowcza. Wejdziemy sobie na najbliższy posterunek i tam sobie odpalimy jakiś inny wyścig. Po prostu sobie pojeździmy. Oczywiście, wiecie, samochody w karierze rajdowca wydają się być ciekawe, ponieważ zawsze to rajdowiec, a nie policjant. Policja, wiecie, chujowa, JP na 100% i tak dalej. Ale ja chcę im dać szansę, przejadę sobie albo nawet sobie po prostu pojeżdżę. Chociaż nie, no bo... W sumie takie jeżdżenie, derpienie ma sens tylko de facto, jeżeli się jest policjantem. Bo możemy rozpierdalać rajdowców, których tak po prostu napotkamy. A jak się jest kierowcą, to raczej warto robić wyścigi i tak dalej. No ale cóż. Zobaczę w ogóle, co tam się dzieje teraz i którą mam rangę w karierze rajdowca, bo nawet tego zapomniałem. Gdyż co nieco w to nie grałem. No i nareszcie za chwilę sobie odpalę Killzone, na którego też ponagrywam, no a niedługo, jak już zresztą, nie wiem, czy powiedziałem teraz, czy nie, miałem to powiedzieć, że, Morze Mroku, serio, znowu mi ten filmik wyświetli, kontynuuj. Chodzi mi o to, że, rozbij gliniarza i złoto w przechwyceniu, co? Jakie ja tutaj mam samochody w ogóle w tej chwili dostępne? Aha, mam takie pierdełki tutaj. Ale tego mam chyba jakoś zaupgradowanego, z tego co pamiętam. Ulepszenia osiągów, coś tu mam? Tak, to mam 2.5, 2.5, 3.5, 4.5. Kurwa, 4.5 przyspieszenie? Ładnie. Opuśćmy sobie garaż, weźmy sobie jakieś przechwycenie.
Nie wiem w ogóle, na czym mam polegać, kurwa, przechwycenie dla kierowcy zwykłego, no ale spróbujmy. Tylko niech mi się załadują wyścigi, bo ich nie widzę nawet. Aha, ja ich ledwo mam dostępnych w ogóle. Tutaj będzie łatwe jakieś? Łatwe, szybsze od życia. Ciągle chrząkam, wybaczcie. Muszę przed następnym nagraniem oczyścić sobie gardło. Okidoki. Nie wiem, czym ja teraz jeżdżę w ogóle. I trochę mam wrażenie też zbyt joloswagersko kupowałem sobie w tej karierze rajdowca nowe samochody. Patrzę, nowe samochody. O, chuj, kupię sobie, czemu nie? Ucieknij przed gliniarzem, aha. No dobra, to ma sens. I widzicie, to jest skurwysyńskie, ponieważ poprzednio... Ty, bo ja... Aha, IM i fala uderzeniowa. O, pięknie. Poprzednio to ja mogłem sobie w sensie to ja stałem w miejscu i rajdowiec przejeżdżał obok mnie i ja musiałem wtedy na niego napierdalać, nie? A tutaj chujemuje, nie będzie. Tutaj to ja stoję w miejscu, gliniarz podjeżdża do mnie od tyłu i wtedy dopiero ma zaczynać spierdalać. Tak więc no, takie jedno wielkie beach please. Dobry drift. Aha, no tak, zapomniałem kompletnie, że w karierze rajdowca się ten cały mnożnik zdobywa, który nam zwiększa poziom poszukiwania i te wszystkie... Znaczy, w sumie właśnie dlatego nie lubiłem kariery rajdowca przez cały ten motyw, że możemy utracić całe, dosłownie wszyściutkie, ciężko zarobione punkty, jakie mamy. Gdyż złapie nas policja, albo nas ta policja zniszczy, albo nawet sami się rozbijemy jadąc szybko i w coś trafiając. Mega niefajne, szczerze mówiąc. I to mnie odrzucało trochę od kariery rajdowca. W karierze gliniarza tego po prostu nie ma. Jezus Maria, przypierdolił we mnie jakiś misiek. Dobra, niby uciekam. Przydałoby się do jakiejś kryjówki zajechać w tej chwili. Aha, ja mam jeszcze rozbić gliniarza tutaj, co? A, nie ma trafiania. Już trochę się wyskilowałem w tym jeżdżeniu, powiedzmy. Jedziemy do mojego najbliższego schronu. Mam nadzieję, że uda mi się teraz spierdolić. Albo nawet uda mi się uciec tak po prostu, bez wjeżdżania do kryjówki. No i proszę bardzo, udało się. I to w odpowiednim czasie, no tak, fakt. Bo ja jeszcze muszę w odpowiednim czasie to wszystko zrobić. Konfrontację pierdolę. Ja bym chciał gliniarza jakiegoś rozjebać, tylko najpierw musimy tego gliniarza spotkać. Najlepiej w niego, wiecie, przypierdolić. Nie wiem, czy w sumie wytrzymałby uderzenie w gliniarza takie czołowe. Okej, okay, spokojnie, to mnie nie zniszczyło jeszcze, nie jestem rozbity. Ale muszę uważać, bo już mam tylko połowę życia. Widzę tam co prawda jakiś warsztat na horyzoncie, przydałoby się z niego skorzystać. A chuj, zakręcę sobie na metalowej bandzie, czemu nie? Odnowię sobie też tego. Odnowię sobie technologie pościgowe, radar wygląda inaczej, cały kurwa interfejs wygląda inaczej. No ale się już do tego mega w sumie przyzwyczaiłem, bo karierę gliniarza ograłem no calutką. Dlatego tak mi to już trochę siadło, powiedzmy. Czekajcie, mamy tutaj jakiegoś miśka, którego możemy sobie skonfrontować. Siemanko. Gościu chyba nie do końca ogarnął, że konfrontację z nim odpaliłem. Bo nakurwiam teraz jak szalony. Radar się chyba jakoś buguje, bo nie wyświetla dokładnie całej trasy. 8 kilometrów. O, jebało kogoś? Czy wy to widzieliście? Co tam się kurwa dzieje? Jezus Maria, co tu tyle rajdowców jest? Nie ogarniam. No dobra, never mind. Jestem jakoś bardzo w chuj przed moim przeciwnikiem, bo nigdzie go nie widać. Ale to dobrze. Mnie się tam podoba. Ale tak daleko, serio? Żebym tak daleko był od mojego celu, 8 pierdolonych kilometrów, tego to jeszcze nie było. Jest most! Ulubiona po prostu miejscowa wszystkich tutaj kierowców, rajdowców komputerowych. True story. Oni kochają na ten most wjeżdżać, wjeżdżaj na tamtą prawą skocznię, wyskoczyć i wyhamować, żeby gliniarz spadł dalej i nie mógł gonić. To jest w sumie mega sprytne, to trzeba przyznać, ale chamskie też przy okazji. Kurde, teraz jak w to gram, to mam ochotę sobie ukończyć tą karierę rajdowca, bo się całkiem przyjemnie jeździ. Zawsze wiecie, jeżdżenie samochodami takimi niepolicyjnymi, możemy sobie ustawić kolorek, możemy sobie go tuningować, to jest takie trochę przyjemniejsze niż nawet samochód policjanta, który jedyne co możemy robić, to tak naprawdę kupować technologię pościgową. To trochę boli, szczerze mówiąc. Jezu, co ja zrobiłem? Źle zrobiłem.
Nie wiem, gdzie jest mój przeciwnik, szczerze. Nie odnowiło mi nitro, dlaczego? Chciałbym rozbić gliniarza, ale musiałbym najpierw gliniarza znaleźć w tym celu, a coś na razie żaden nie ma ochoty się ze mną pobawić. Tam jest jakaś skocznia, a nie, to nie w tą stronę. Spoko. To jeszcze jakaś trasa jest. Ja jakoś hardkorowo tutaj... Ja używam praktycznie tylko ręcznego, ja wiem, że to pewnie nie jest dobry pomysł. Dobra, 1-3 kilometra. Musiałbym się trafić najdłuższe kurwa wyzwanie, jakie można chyba tutaj mieć. 8 pieprzonych kilometrów, brakowało... O, zaraz się okaże, ten przede mną to jest w ogóle, wiecie. O, cześć gliniarzu. Yeah! Chyba trochę przeszkodziłem mojemu koledze z przodu. Będziesz mnie gonił, frajerze, czy nie będziesz mnie gonił? Ja chcę cię rozbić. Dobra, wyzwanie ukończone, fajnie. Gdzie ten gliniarz, który się tutaj pałętał? Yeah! Siemanko. Nie chcę tego. O, patrzcie, jak tutaj stoi. Po prostu czeka, aż mu przypierdolę. No, gdzie on kurwa jest, żebym go mógł trafić? No. Namiar mam na ciebie. Mam na ciebie namiar, mało. O, pięknie. Aha, no tak, bo ja go muszę bądź rozbić. Jeżeli będę sobie przy nim stał, to on mnie aresztuje. Tak więc muszę uważać. Nie mogę zapominać, że to zawsze kariera jednak rajdowca, a nie gliniarza i trochę inne zasady się tutaj aplikują. Brum. Yeah, pięknie. O kurwa, co tutaj się dzieje? Kolczatkę widzę na ulicy, ale tą kolczatkę sobie nalejcie, ominę. Tak szczerze, oni mnie teraz gonią i o to chodzi w sumie, żeby mnie gonili, tylko że nikogo obok mnie nie widzę. Ej, no kurwa, ja nie chcę, żeby mnie gubili, chodźcież do mnie. Come on. No ale dobra, fakt faktem, jak będzie mi rósł poziom poszukiwania, to będzie mi też oczywiście rosło zainteresowanie mną policji. Znaczy, że policja będzie się interesowała mną, o, nie wiem, czy to odpowiednio słowo obrałem. Gońcie mnie, kurwa, pięknie go jebłem. Ja go odjechał w ogóle na bok, Jesus. Dobra, panowie, bo ja tutaj sieję zamęt straszliwy, dlatego ja liczę na to, że wy będziecie dobrymi policjantami i będziecie chcieli mnie zamordować, czekam. Nie chcę ucieczki, kurwa, o, tutaj są panowie, dobra. Na szczęście ucieczka się nie udała, Boże, co ja w ogóle kurwa robię? Konfrontacja, kurwa. Chodź, przypierdolę ciebie. Gość jest pierwszy, ale już niedługo. No, kurwa, muszę przygazować trochę, bo mi ucieknie. Będzie pudło, nie chcę pudła. Nie chcę też kolczatki, ani... Co ja zrobiłem? Tutaj jakiś widzę... O, wow. Kurwa, skąd ta kolczatka? Dobra, pierdolę, opuść to wydarzenie, nie jest mi ta konfrontacja potrzebna, ja chcę w pościgu, kurwa, żeby mnie zniszczyli. Dobrze, pościg rozpoczęto, o to chodzi. Dopompowywanie opon poproszę. Dobra, udało się. Trzeci poziom poszukiwania, to mało. Przejadę wam przez posterunek, kurwa, ruszyło was to? Najwyraźniej nie, pościg wznowiony. A może ich jednak ruszyło. Ach, Boże. Strefa prędkości się tu zaczyna, ciśniemy. Dobra, musi być tutaj średnia prędkości. Co mi się ten drift tak szybko kurna skończył? Jedziemy. Bo obniżam sobie średnią. Nie chcę ucieczki, kurwa, ja chcę. Pobiłem to? Nie pobiłem, miałem poprzednio 156, kurna. No ładuję sobie teraz ten wynik, fajnie. Pościg wznowiony, perfekt. Ściana, znaczy... Strefa prędkości... O kurwa, 240 tu ja... Chyba na jakiejś ostrej prędkości musiałem wjechać w tą ścianę. Znaczy w tą strefę. Tam widzę jakiegoś ziomka. Confrontation, bitch. Najlepsze jest to, że tutaj bardzo często konfrontację idzie zrobić, jeżeli wiecie, jesteśmy zrównani z ziomkiem. Go wyprzedzamy po prostu. Jak to kurwa w drugą stronę? Okej, to w takim razie pierdol, a może go jeszcze przegonię? Czekajcie. Jest! Policja. Dobrze. Jedziemy za tym ziomusiem. Ponieważ jak dobrze pamiętacie lub nie, w tych całych instrukcjach jak się zaczynał karierę rajdowca, w dowolnym momencie można sobie
odpalić wyzwanie z jakimś innym kierowcą, nawet podczas bycia ściganym przez policję. Można mieć totalnie wyjebane i w sumie się powinno chyba. Bo to chodzi w tym takim stylu życia rycerzy rajdowców. Ściga mnie policja, pierdolę to, to ja se kurwa będę się ścigał z moim na przykład przyjacielem Zenonem. Ucieczka znowu, za dobry jestem dla nich po prostu, stwierdzam. Dobra, pierdolę to wydarzenie. Niepotrzebny mi hajs. Za to potrzebny mi gliniarz, którego rozbiję. I najwyraźniej jest to w chuj trudne zadanie. Bo tutaj nawet żadnych nie ma. No, o Jezus Maria. O! Wzrósł mi poziom poszukiwania przez to, że przyjebałem w ścianę. W sumie też legit. Niszczemienie publiczne. A, czekajcie, zrobimy sobie tak. Tutaj mam taką długaśną prostą. Wróg Red View. Pierdolę to. Tutaj mam długaśną prostą, zakończoną bardzo fajną skocznią, na której bardzo też chcę skoczyć. Jedziemy. Bzium! O-o! Wyjechałem za ulicę. Nie wiedziałem, no... Dobra, tym... A, nie, dobra. Co się kurwa stało? Pozwoliło mi jeździć poza ulicą i... Pozwoliło mi jechać poza ulicą i przez to... I przez to, jak tego się ruszyłem, to mi to zaliczyło jak rozbicie się pięknie. Dobra, okej, ludzie, zakończymy tutaj odcinek. Zakończymy tutaj też raczej serię z Need for Speed Rivals. O ile powiem wam, fabuła była totalnie spierdolona, końska spierdolina, po prostu taki poziom. Nie było to nikomu potrzebne, mogliby sobie to odpuścić. O tyle grało mi się naprawdę przyjemnie. Ten otwarty, no idealnie, jeszcze rozłączenie z grą na koniec. I to, właśnie miałem wymienić ten cały motyw lobby. Okej, spoko, może być, ale w sumie działa to chujowo i nikomu niepotrzebne. Fajnie było móc sobie po prostu z naszego wyboru odpalić sobie singla przy wchodzeniu do gry. Tak więc ja kończę z nadzieją, że się wam podobało. Jeżeli tak, łapa w górę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hejos!